Pani Izo, bardzo cieszę się, że możemy się zobaczyć po przepięknej przygodzie w Tańcu z Gwiazdami. No i po tylu tygodniach od zakończenia tej przygody, pierwsze pytanie. Żałuje pani, czy było fantastycznie? To znaczy, była nowa przygoda w moim życiu. Mogłam spróbować czegoś innego. Jeżeli bym nie spróbowała, to miałabym na pewno do siebie pretensje, a tak wiem, z czym to się wiąże. I mogę powiedzieć, że było to bardzo fajne doświadczenie. W tym momencie, gdy pani odpadała głosami widzu z programu, padło takie zdanie, że nawet to dobrze, bo w końcu wrócę do rodziny. Trzeba było powrócić do przyziemnych spraw. Ale... Jakich? No takich obowiązków zarówno służbowych, jak i domowych, ale wpierw musiała przede wszystkim odpocząć głowa i ciało. Ten taniec z gwiazdami, często dla bohaterów tego programu, jest taką drogą, takim początkiem do kariery w mediach. Czy to tak będzie też w pani przypadku, czy raczej za chwilę będziemy czytać, że jednak Iza Małysz znika z mediów i zostaje przy tym, co ma, czyli rodzina, bliscy, miłość? Można było po poszczególnych odcinkach zobaczyć i zauważyć, że jednak kamera mnie stresuje. Myślę, że gdyby może była to inna forma, to kto wie, ale na razie mam kamer jakby aż nadto. Czyli te wywiady z dziennikarzami też jeszcze są zawsze na takim lekkim nerwie? A to akurat takie wywiady z bardzo miłymi, sympatycznymi dziennikarzami były bardzo przyjemne.